Kontynuujemy w Autofanie tematykę handlu samochodami z drugiej ręki. Tym razem odwiedziliśmy Autokomis Orzeł w Łodzi przy Jana Pawła II. Co jest istotą takiej instytucji jak Autokomis? Autokomis generalnie zajmuje się przede wszystkim przyjmowaniem od ludzi samochodów do dalszej sprzedaży. Rak również posiadamy swoje samochody, które też wystawiamy na placu do sprzedaży. Skąd je pozyskujecie? Bo widzę, że tutaj są samochody i z łódzkimi rejestracjami, ale także na przykład z francuskimi, z belgijskimi. Znaczy staramy się pozyskać z każdych stron, jak to się mówi. Część kupujemy tu u nas na rynku naszym, czyli bezpośrednio od klientów, którzy przyjeżdżają do nas, bądź zostawiają te auta w rozliczeniu w innych salonach. Jakie są kryteria pozyskiwanych tutaj samochodów? My przede wszystkim oglądając samochód patrzymy, czy on nie był powypadkowy, czy jego historia wcześniejsza nie wiązała się z jakimiś innymi uszkodzeniami bądź zalaniami. Oglądając ten samochód jedziemy na stację diagnostyczną, patrzymy na podzespoły, zawieszenie, na wszystkie rzeczy, które mogą przyczynić się do złego eksploatowania. Czy kupując tutaj samochód dostanę na niego jakąś gwarancję? No gwarancja przede wszystkim wynika z obowiązującego nas prawa. Jest to 2 lata na każdy samochód. Wystawiając fakturę my jesteśmy odpowiedzialni za ten samochód. Czy przychodząc do Pana po samochód muszę mieć gotówkę, czy też mogę wziąć w jakimś kredycie? Niekoniecznie. My mamy wszystkie formy kredytowania, leasing, raty, kredyt, również gotówkę udzielamy też. A gdybym ja chciał sprzedać u Pana samochód, przychodzę, jak to by się dalej odbywało? Jeżeli chodzi o sprzedaż samochodu, przede wszystkim przyjeżdża Pan swoim samochodem, oglądamy go. Jeżeli Pan by nie chciał nam zostawić tego samochodu w komis, wtedy go wyceniamy, robimy przelew bądź umawiamy się na gotówkę. Działacie w tym miejscu już wiele lat. Czy coś takiego jak tradycja ma znaczenie w prowadzeniu autokomisu? Tradycja przede wszystkim ma takie znaczenie, że ludzie zdobyli sobie do nas jakieś zaufanie, zostawiają u nas samochody w komis, bądź je sprzedając. Wiedzą, że my zajmiemy się tym samochodem odpowiednio i pomożemy w danej transakcji. Ile macie aktualnie na placu aut? W tej chwili stoi około 220 samochodów. Wszystkie są przygotowane do sprzedaży w stanie godnym polecenia. A proszę mi powiedzieć, jak jest z rotacją? Czy dużo przybywa w tygodniu? Dużo sprzedajecie? Rotacja u nas około 2-3 samochodów dziennie się zmienia, czyli wchodzą i wychodzą, wyjeżdżają i wjeżdżają.